Niedzielę jest tak. Jestem tutaj, bo jak Magda mówiła, znamy się długo i Magda długo też z naszą służbą funkcjonowała. Zdecydowała już dawno temu, że pozostawia różnego rodzaju religijne klimaty i dołączyła się do naszej służby. No i po latach jakby doszła do wniosku, że chce tutaj w Starachowicach prowadzić wspólnotę, założyć wspólnotę, działać ewangelizacyjnie na tych terenach. Więc to było dla nas, jakby dla mnie, dla mojej żony bardzo fajne. Kilka słów o tym, kim jestem. Jestem nauczycielem 20 lat. Oddałem życie Bogu w więzieniu. Byłem przestępcą zawodowym przez lata. Bogatym przestępcą, człowiekiem, który... Nie byłem człowiekiem, który nawrócił się, bo miał problem. Tak to ujmę. Życiowy jakiś. Ja nie miałem życiowych problemów. Miałem bardzo dużo pieniędzy, żyłem na wysokim poziomie. Radziłem sobie i nawróciłem się do Boga z jednego powodu. Tym powodem było to, że uświadomiłem sobie, że idę do piekła. To był powód, dla którego się nawróciłem do Boga. Nie nawróciłem się po coś, tak powiem. Nie przedtem, żeby mnie ktoś uzdrowił, uwolnił i tak dalej. Nawróciłem się, siedząc już trzeci raz w więzieniu. Spotkałem się z Jezusem. Miałem bardzo silne spotkanie z Bogiem w więzieniu w Sztumie. Wtedy czytałem już od kilku miesięcy Pismo Święte, jakby szukałem realnie Boga, ponieważ dowiedziałem się, że On jest. Ale przez te kolejne miesiące, szukając Go, nie miałem jakiejś... Nie było we mnie jeszcze tego punktu przełomu, w którym mógłbym powiedzieć, że jestem nawróconym człowiekiem. I w 2001 roku, właśnie między, nie wiem, to chyba jakoś, właśnie między lutym a majem, dokładnie tego nie pamiętam, już jakiś czas czytałem Biblię. Siedziałem na celi takiej dwuosobowej w Sztumie. Kolega z celi był na świetlicy, robił tatuaże, a ja siedziałem sam w tej celi. I całe dnie praktycznie spędzałem na czytaniu Biblii, bo powiedziałem, że tam gdzieś jest możliwość odnalezienia prawdy, która być może moje życie postawi zupełnie w innej konfiguracji. I któregoś dnia, kiedy tak właśnie czytałem to Pismo Święte, czytałem proroka Izajasza, jak pamiętam dzisiaj. Zacząłem płakać, zacząłem mi lecieć łzy z oczu i zacząłem się bardzo źle czuć w środku. Zszedłem z łóżka, uklęknąłem na podłodze i po raz pierwszy coś powiedziałem do Boga. Powiedziałem, Ty jesteś taki święty, Ty jesteś taki czysty, a ja idę do piekła. Nie wiem nawet, jak się mam do Ciebie pomodlić, nic nie wiem. I zacząłem jeszcze bardziej płakać, zwinąłem się w kłębek, na podłodze leżałem. I wtedy w celi zjawiła się Jego obecność. Jest trudne do opisania, ale wiedziałem, że On tam jest. Wiedziałem, że On tam jest i to, co towarzyszyło mi, to był potworny lęk. I usłyszałem po raz pierwszy głos, Jego głos, głęboko w sobie. Ten głos brzmiał w ten sposób, że umarłem zamiast Ciebie. Już nigdy nie staniesz na sąd. I to był punkt przełomu w moim życiu. Wierzyłem w Jezusa, który umarł za wszystkie moje grzechy. Umarł za każdy mój występek. A ja połamałem wszystkie możliwe prawa. W wieku 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków, producentem narkotyków. Produkowałem amfetaminę. Rozprowadzałem po szkołach. Robiłem straszne rzeczy. Sam 3-krotnie umierałem od kokainy. A tu się dowiedziałem, że nie stanę na sąd, że moje grzechy są przebaczone. Uwierzyłem w Tego, który umarł zamiast mnie. Uwierzyłem w Tego, który wstał z martwych w ciele. i uznałem Go Panem mojego życia. Powiedziałem, zmień moje życie. Absolutnie je zmień. Poddałem się wtedy. I od tej pory rozpoczął się proces zmian w moim życiu. Proces, który doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Przez te 20 lat stało się wiele rzeczy. Rzeczy, które odbiły się na mnie w przeróżny sposób. Przede wszystkim uczyniły ze mnie człowieka królestwa, człowieka, którego jedynym celem dzisiaj jest szerzenie Królestwa Bożego. Obecnie jestem pastorem razem z żoną kościoła w Warszawie, który się nazywa Kościół Mocy. Jesteśmy koordynatorami Apostolskiej Federacji, która nazywa się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Opus Boży. Zakładamy kościoły po całej Polsce, za granicą. Jesteśmy ludźmi, którzy działają apostolsko w bardzo szeroki sposób. Mamy obejmujemy autorytetem apostolskim tysiące ludzi w Polsce i poza granicami tego kraju. Moją pasją są dwie rzeczy w zasadzie. Pierwsza to jest to, aby jak najwięcej ludzi trafiło do nieba. Więc nasze grupy ewangelizacyjne prują rzeczywistość duchową non-stop. Cały czas ewangelizujemy. Publicznie, indywidualnie, non-stop. Bez względu na to, czy to, że tak powiem, nasze państwo wprowadza takie restrykcje, czy inne. Podczas całego systemu tak zwanego COVID-a nasze grupy nigdy z żadnego miejsca w Polsce nie wycofały się z ewangelizacji publicznej. Tak samo jak my się nigdy nie wycofaliśmy ze spotkań. A na naszych spotkaniach nikt nie nosił masek nigdy. I robiliśmy to publicznie, jesteśmy też ludźmi, którzy wszystko robią publicznie, żeby cały świat się dowiedział o tym, co robimy. A drugą moją pasją jest to, aby rozbudzać Kościół. Kościół, który jest w naszym kraju słaby. Tu jest słaby Kościół w tym kraju. Tu nie jest silny Kościół. W tym kraju jest zbawionych ludzi mniej niż 1%, a ludzi, którzy realnie spotkali się z Jezusem. Zresztą to jest religia. Katolicka, protestancka, różna. Ale ludzi, którzy spotkali się z Bogiem, jest bardzo mało. Więc robimy wszystko, aby rozbudzić Kościół. Nie rozbudzić go na zasadach takich, żeby wzbudzić w nich jakieś stany emocjonalne, czy też pokazać, że można operować w darach duchowych. Bo jak ja to mówię o uzdrowieniach, uwolnieniach i wskrzeszeniach zmartwych, to u nas w kościołach uczymy na szkółkach niedzielnych dzieci. I takie rzeczy nie są niczym specjalnym. To jest normalne życie chrześcijańskie. Uzdrowienia, uwolnienia, to jest zwykłe życie po prostu. Ale chcemy, aby ludzie, którzy są w Kościele, stawali realnie w mocy Ducha Świętego i naśladowali Jezusa, takim jakim On był. Czyli przede wszystkim kładli swoje życie dla Królestwa. Bo tylko przez położenie życia dla Królestwa można osiągnąć realne, wymierne efekty. Rozumiecie, to jest bardzo ważna rzecz. I w ten sposób stawiamy ludzi na duchowe nogi. Zmieniamy doktrynę, która jest krzywa. Masa rzeczy, których się naucza w Kościele, jest fałszywa. Również tłumaczymy na nowo Biblię, bo Biblia jest przetłumaczona źle. Mamy w tej chwili już przetłumaczone 2 listy i wydajemy je, zaraz będą wydane 2 pierwsze listy. List do Efezjan i list do Galacjan. Przetłumaczymy cały Nowy Testament od początku, z oryginałów greckich, z oryginałów językowych greckiego, aramejskiego, hebrajskiego. I stworzymy bardzo silny fundament dla rozprzestrzeniania się prawa. No dlatego też tu jest. Interesuje mnie każde miejsce w tym kraju, w którym jesteśmy w stanie zasiać realne rzeczy Boże. To, co chcę robić na tych spotkaniach, które chciałbym prowadzić tutaj przez rok czasu, to zbudować każdą osobę, która będzie na tych spotkaniach do takiego stopnia, żeby była suwerenną jednostką bojową, żeby też była w stanie przeciwstawić się realnie temu, co proponuje świat i co proponuje system religijny i osobiście zwyciężyć. Wierzę w to, że chrześcijanin to jest zwycięska jednostka. Zwycięska jednostka. W 100% zwycięska. Nie w kilku. Nie wierzę w wegetację chrześcijańską. Nie wierzę w słabość, bo nie ma takich precedensów. Nie wiem, co to jest. Jezus nie umarł za nasze grzechy i nie wstał z martwych i nie posłał nam swojego Świętego Ducha, żebyśmy wegetowali na ziemi, żebyśmy byli słabi, żebyśmy w ogóle poddawali się pod nurty tego świata, żebyśmy nie radzili sobie z grzechem, żebyśmy nie radzili sobie w ogóle z tym, co w ogóle nas otacza. Nie po to On umarł z martwychwstał. Nie po to. On przyszedł dać człowiekowi realną moc życiową. Ja tą moc życiową wziąłem. Zostałem podniesiony z gruzów w życiu. Z przestępcy, zdeklarowanego przestępcy, psychopaty, jestem dzisiaj kaznodzieją Ewangelii, który ma owoc, ponieważ nasza służba ma owoc. Kościół w Warszawie, który założyliśmy 6 lat temu, dzisiaj pęka szwami. Jest już druga sala, którą wypełniamy, a następnie będzie w ogóle hangar, który postawimy, bo nie będą się mieścić ludzi. To nie są ludzie, którzy do nas przychodzą, dlatego że u nas jest fajnie. Nie. To akurat Kościół Mocy jest ostatnim kościołem, w którym jest fajnie. Akurat to jest ostatnie miejsce. Jest prawdziwy. Jest prawdziwy. Nie religijnie, ale prawdziwy. Kontrowersyjnie, ale prawdziwy. I co przede wszystkim? Płynie życie. Ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem u nas z kościoła. Człowiekiem, który jest nawrócony też już bardzo, bardzo dawno. Był w różnych kościołach. Powiedział mi taką rzecz. Mówi, wiesz co? Tutaj, gdzie jestem teraz, widzę przeciwną rzecz. Tutaj w zasadzie 80% ludzi to są samodzielne jednostki. Samodzielne jednostki, które funkcjonują na wysokim poziomie życia. Nie wegetują. Nie to, że jest kościół, gdzie tam jedna, dwie osoby ma, nie wiem, działalność gospodarczą i wszyscy się na nich patrzą w ogóle, żeby od nich coś wyrwać. Nie. Tak jest. Jest jeden, dwóch biznesmenów w kościele, 3, proszę Ciebie, i się wszyscy koło nich kręcą jako przy bogach, a pastor ich robi starszymi kościoła, bo oni dobre kasę mają. Wiecie, my się na to napatrzyliśmy przez lata. U nas takich ludzi jest 80%. Rozumiecie? Po prostu. Mocno stojących. Mamy mniej więcej co 3 miesiące kolejne małżeństwo. Mamy małżeństwa za małżeństwami. Non-stop. U nas non-stop, albo ktoś się żeni, albo wychodzi za mąż, albo jakieś pary ze sobą się łączą. Ktoś powie, jak to się dzieje? Ja mówię, normalnie, musimy prawdę. Normalnie. Ludzie są uzdrawiani. Wiecie, u nas nawet już nie mamy jakby takiej przestrzeni na świadczenie o uzdrowieniach, bo tych uzdrowień jest masa. Ludzie są nauczeni uzdrawiania. Wiecie, uwalniania, wielu różnych rzeczy. Mój przyjaciel Norbert, który jest tutaj ze mną, jest w służbie ze mną z 15 lat. To był człowiek, który nie miał żadnego wykształcenia, nie umiał czytać, nie umiał pisać. Przez kilka lat, jak był dzieckiem, to go gwałcił pedofil. Rozumiecie? Jak przyszedł na moje spotkanie w kościele, który założyłem w więzieniu, bo założyłem również w więzieniu kościół, i zapytałem go, czy się o niego mogę pomodlić, to spojrzał na mnie pustymi oczyma i powiedział, rób co chcesz. Jemu nie zależało na niczym. Na niczym. To był człowiek na dnie życia. Dzisiaj jest biznesmenem, dzisiaj ma firmę, dzisiaj zatrudnia ludzi, dzisiaj jest wstawiennikiem, jest proroczym człowiekiem, dzisiaj chodzi w namaszczeniu, dzisiaj zwycięża. Kiedyś jak, nawet mu nie mówiłem o tym, ale kiedyś jak słuchałem, jak rozmawiał z urzędem skarbowym, to się popłakałem. Wiecie dlaczego? Bo zobaczyłem cud. Ten człowiek nie umiał się z nikim komunikować, a tutaj przez telefon rozmawiał w ogóle w taki sposób, jak miał skończone 2 fakultety. To są realne zwycięstwa Boże. Rozumiecie? To są zwycięstwa długofalowe. Jako zespół apostolski gramy długą piłką. Długą piłką. Nie interesuje nas coś, wiecie, przylecimy, poustrawiamy, pouwalniamy, polecimy i w drugie miejsce. Nie. Nie. Nasi ewangeliści są uczeni tak. Przyprowadzisz kogoś do Jezusa, to masz za niego odpowiedzialność. Masz jego życie postawić na nogi. To jest twój zasmarkany obowiązek. Nie to, że przyprowadzisz kogoś do Jezusa. Za mało. Człowiek musi wejść w realną wspólnotę królestwa. Żyć, wykazując moc 24 godziny na dobę. I to jest w ogóle możliwe. 20 lat Biblię czytam. I takie rzeczy tam widzę. Wiecie? Nie widzę tam zdechłego kościoła, który nie wie jak żyć. Który łamie się przed byle jaką sytuacją życiową. Rozumiecie? Jak przed COVID 90% kościołów polskich się zamknęło. Ja mówię, co to jest? Pytaliśmy ludzi, co to jest? Co robicie? Co robicie? Bo jest, mówi, bo COVID. Ja mówię, jaki COVID? Bo w państwie jest zakaz. Ja mówię, jaki zakaz? To zróbmy rewolucję. Rozpieprzmy ten kraj. I ustawmy to tak, jak mówi Bóg. Zróbmy to. Jesteśmy Kościołem żywego Boga. Kościołem żywego Boga. Eklezja. O tym się uczy w każdym kościele. Kościół to eklezja. Eklezja to po grecku rząd. Rząd. Bóg powołał nas na rząd. I tego uczymy ludzi. I uczymy tak żyć. I dajemy taki przykład życia. I to, czego będę nauczał tutaj, do tego będzie prowadzić. Szkoła wiary, która tutaj będzie robiona, nie będzie prowadziła do tego, żeby otrzymać następną dawkę teorii. Bo teorii jest pełno. Włączyć można sobie YouTube i posłuchać w ogóle tak różnych skrajnych rzeczy na tym YouTubie, co kto lubi. Jeden lubi płaską ziemię, drugi lubi utracalność zbawienia, trzeci lubi inne rzeczy, każdy coś tam lubi. Wiecie o co chodzi? Jeden lubi Marię zawsze dziewicę, coś tam każdy lubi. Taki cyrk. A ja nauczam innych rzeczy. Nie będziemy rozmawiać o tym, czy Adam ze mną mieli pępki i co jest ważniejsze, Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Bo to nas nie interesuje. Nie interesują nas też różne inne dziwactwa. Interesuje nas to, abyśmy byli sprawni życiowo, abyśmy mogli być szczęśliwi, abyśmy mogli chodzić w realnej mocy. Rozumiecie? Abyśmy sobie radzili. Wiecie, że ewangeliczne ruchy chrześcijańskie są na drugim miejscu na świecie, jeżeli chodzi o depresję. Szok. W gorszym stanie są tylko ortodoksyjni muzułmanie. Ewangeliczni chrześcijanie są kropeczki nad nimi. Rozumiecie? Grupy ateistów cierpią mniej na depresję niż chrześcijanie ewangeliczni. Czy to w ogóle nie wzbudza w ludziach znaku zapytania, o co chodzi? My, odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, nie potrafimy sobie radzić. Diabeł jest taki. Taki. Demony są takie. Rozumiecie? Grzech jest taki. I to wszystko jest w naszych odrodzonych duchach. Jeśli spotkałeś się z Jezusem, to odrodził się twój duch. Tam jest potężna elektrownia jądrowa. Elektrownia jądrowa. I trzeba wydobyć stamtąd tą energię. Na całą naszą duszę i ciało. I chcę takich rzeczy uczyć. I takich gwoli wstępu. Chciałbym zacząć od tematu, który jest tematem przewodnim, jeżeli chodzi o kładzenie fundamentów, czyli od prawdy. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 31 do 32 w ten sposób. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Co wyswobadza człowieka w życiu? Poznanie prawdy. Nieprawda. Bo prawda jest. Amen. Jezus jest prawdą. Amen. I to, że On jest prawdą, nie oznacza, że człowiek będzie wyswobodzony. Bo on po prostu jest tą prawdą, a masa ludzi jest niewyswobodzonych. Rozumiecie? Co wyswobadza? Poznanie prawdy. Poznanie. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. To się w ten sposób czyta, że poznanie prawdy cię wyswobodzi. Ludzie mówią, Jezus jest prawdą, mnie wyswobodzi. Ja mówię, nie wyswobodzi cię. Tak samo jak nie zatrzymał Hitlera, Kaddafiego, Stalina, wielu pedofili i innych łachudrów tego świata. Zgadza się? Nie zatrzyma! Dlaczego nie zatrzyma? I tutaj się powstają różnego rodzaju ruchy, mówią, bo on miał w tym swój cel. Żadnego nie miał w tym celu. Bo Bóg jest dobry i tylko dobry. I nie ma nic wspólnego z żadną wojną, z żadną awanturą, z żadnym dymem, z żadnym gwałtem, z żadnym złodziejstwem, nic. Bóg nie zajmuje się doświadczaniem ludzkości, bo Bóg jest dobry. A więc dlaczego nie zatrzymał tych rzeczy, które się działy na świecie przez tyle lat? Ano dlatego, że On się nie zajmuje zatrzymywaniem patologii na ziemi. Dlatego, że Słowo Boże mówi co? Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ludzie mówią, no tak, faktycznie, ale jest dalej napisane, niebiosa są niebiosami Pana, a tą ziemię, która jest pańska, czyli tą ziemię, którą On stworzył, dał synom ludzkim. Czyli do kogo w realu należy ziemia? Do synów ludzkich. On ją stworzył, On ją wyposażył, a potem ją oddał synom ludzkim. I synowie ludzcy robią z ziemią, co chcą. Taki numer. I ludzie mówią, Bóg ingeruje. Ja mówię, nie ingeruje. No i właśnie problem polega na tym, że nie ingeruje. Bo jakby ingerował, to małego Hitlerka, rozumiecie, jak jeszcze chodził po austriackich ulicach i grzebał w ogóle kijem w kanałku, tak? Strzeliłby przez aniołka w łeb i mu przetrącił kark. I byśmy nie mieli Holokaustu. Ale nie zrobił tego. Bo on tego nie robi. Bóg nie zatrzymuje zła. Bóg nie zatrzymuje diabła. On tego nie zatrzymuje. A te religijne zwroty, Pan mnie ochroni, ja mówię, pod jednym warunkiem, że będziesz funkcjonował w prawdzie. Wtedy tak. To tak jakbyś wsiadł do samochodu, kupiłbyś sobie samochód, wsiadłbyś do samochodu i powiedział, oto mój samochód. Nic z tego. Musisz położyć łapki na kierownicy. Musisz włożyć kluczyk, musisz przykręcić i jechać. Samochód jest twój, ale bez twojej ingerencji samochodzik co? Nie pojedzie. A jak w czasie jazdy zdejmiesz łapki z kierownicy samochodu, tak, to robisz drzewko i umrzesz. Twój samochód cię zabije. Dlaczego cię zabije? Dlatego, że przestałeś kierować tym samochodem. Jak się przestaje kierować swoim życiem, rozumiecie? To życie zaczyna walić bez litości. A żeby prawidłowo kierować swoim życiem, to trzeba chodzić w prawdach tego, który to życie stworzył. To jedyne prawidło. Dlatego jest napisane, poznacie prawdę, a prawda co? Wyswobodzi was. Poznana przez was prawda was wyswobodzi. Poznana prawda. Czym jest prawda? Prawda przyjaciele to jest zgodność ludzkich przekonań, sądów, toków myślowych, emocji, decyzji i działań ze stanem rzeczywistym. To zgodność. To zgodność tego, co myślimy, co czujemy, w czym działamy, ze stanem rzeczywistym. Czym jest stan rzeczywisty? Co to jest stan rzeczywisty? List do Kolozan 2,17 czytamy. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Stan rzeczywisty to Chrystus. I to bardzo kolokwialnie brzmi. I wielu ludzi się z tym oczywiście zgadza, bo nikt nie powie, no tak, no faktycznie, no to Chrystus jest rzeczywistością naszą. Przecież to jest na języku wyznawany, który wyznaje w ogóle to od lat przez wielu chrześcijan. Moją rzeczywistością jest Chrystus. Ale co to znaczy, że rzeczywistością Twoją jest Chrystus? To, że rzeczywistością Twoją jest Chrystus, to oznacza, że wiesz, kim jest Chrystus. Wiesz, co zrobił dla Ciebie Chrystus. Wiesz to, kim Ty jesteś w Chrystusie. Wiesz to, co robi dla Ciebie Chrystus teraz. I wiesz to, co Ty możesz robić w Chrystusie teraz. To jest takich 5 elementów. I to się składa na rzeczywistość. Jeśli tego nie wiesz, to Twoje wyznanie, że rzeczywistością jest Chrystus, nadaje się do tarcia chrzanu. Możesz sobie wyznawać, ile chcesz. Rzeczywistością moją jest Chrystus. To Ci nic nie da, bo to nie jest magia. Ludziom się wydaje, że to jest magia. Tak samo jak chodzą i nie wiem, co mówią, Jezus jest moim Panem i uważają, że to ich chroni. Rozumiecie? Albo to, że językami innymi mówią, to myślę, że to im chroni. Kiedyś jechałem z takim pastorem samochodem, znaczy on siedział z tyłu, ja siedziałem obok kierowcy i kierowca jechał. I tak patrzyłem i tak, co i raz ten pastor zaczynał się modlić innymi językami z tyłu. Ja mówię, czemu on to robi? I zauważyłem zależność. Jak kierowca przekraczał 120, to pastor się modlił w innych językach. Ja mówię, ale jazda. Nie mówię, zdawało mi się. Ale mówię, zobaczę to drugi raz. Drugi raz przychodzi 120, ten trzeba przestaje, jak zwalnia. Ja mówię, on się boi, tak sobie myślę. Boi się. Siedzi z tyłu i się boi. A rozumiecie? I zakrywa swój lęk modlitwą innymi językami. To jest modlitwa lęku. Lęk. Przyjaciel wielu chrześcijan. Jak ludzie mówią, że nie boję, to oni mówią, jak to? Ja mówię, no nie. A odczuwasz lęk? Ja mówię, przestałem 3 lata temu. To jest możliwe? Ja mówię, no. To jest możliwe. Można doprowadzić swój mózg do takiego stanu, że nie będziesz odczuwał lęku. To jest możliwe. Najpierw się staje człowiek odważny, a potem jest w stanie nawet nie czuć lęku. Tak jakby nie miał przedniego kłada mózgu. Do tego może doprowadzić prawda. Jak kogoś to interesuje. A ja uwielbiam się nie bać. Uwielbiam się niczego nie bać, nikogo nie wstydzić, uwielbiam takie rzeczy. Rozumiecie? Bardzo mnie interesuje taki właśnie styl życia. A więc rzeczywistością jest to, kim jest Jezus. To, co zrobił dla Ciebie Jezus. To, kim Ty jesteś w Jezusie. To, co robi dla Ciebie Jezus teraz i to, co Ty możesz zrobić w Jezusie teraz. Oto rzeczywistość. I teraz Twoje toki myślowe, Twoje emocje i cały Twój system życia musi z tymi rzeczami się zgodzić i to będzie prawda. To będzie prawda dopiero. Ewangelia Jana 17:17. Ewangelia Jana 17:17. Poświęć ich w prawdzie swojej. Słowo Twoje jest prawdą. Punktem wyjścia jest uznanie, że Boże dyrektywy są absolutną prawdą. Jeżeli Bóg coś powiedział, to jest prawda ostateczna. To teraz ja winienem z tym się zgodzić w 100%. Na przykład Bóg powiedział takie coś. Nie znacie nikogo według ciała. Słyszeliście taką prawdę Bożą? Nie? Listy apostolskie. Czytamy Biblię. W ogóle chrześcijanin powinien czytać Biblię. My na jednym z naszych spotkań porwaliśmy Biblię. Moja żona ją porwała, ja ją skopałem. I to wszystko nagraliśmy, daliśmy do netu. Oskarżyli nas, porwali Biblię. Ale nie ze tego. Prorokowaliśmy przez to, że ludzie czytają, a nie wykonują. Że Słowo Boże mają za nic. Za nic. Wielkie larum się podniosło. Cerojscy Biblię porwali. Tak. Porwaliśmy Biblię. Mojżesz potłukł kiedyś tablicę. To się wpienił, że Izrael dostał prawa, a go nie przestrzega. To wziął mnie potłuk. Potłuk prawa Boże. A ja porwałem z żoną Biblię, pokazując ludziom, że ludzie mają w nosie prawa Boże. Mają w nosie prawidła. Nie interesuje ich to. I to jest dramat. Bo ja Biblię czytam, ale nie po to, żeby się umieć z kimś pokłócić, albo nie po to, że się boję. Ja Biblię czytam, bo tam jest bardzo dużo spisanych prawideł Bożych. I byłbym arogantem, gdybym nie chciał tych prawideł poznać. I byłbym debilem, gdybym nie chciał tych prawideł stosować. Nikogo nie znacie według ciała. Alleluja, bracie, nikogo nie znamy według ciała. Za tydzień, dlaczego nie byłeś w kościele? Bo były urodziny mamy. Ja mówię, mama jest narodzona z Bożego Ducha? Nie. Ja mówię, czy to jest czyja córka? Czyją córką jest twoja mama? No mojego dziadka. Nie, twoja mama jest córką diabła. Twoja mama, co cię urodziła, jest córką diabła. Byłeś u niej na urodzinach, a nie byłeś na spotkaniu wspólnoty. Jakim prawem? Skąd masz to prawo? Jestem wolny. Nie. Jesteś zniewolony własną koncepcją, relatywizmem. Przecież to moja mama. Wiesz, jak Jezus potraktował swoją matkę na dzień dobry? Kiedy wszedł w służbę? Kiedy przyszła na spotkanie przebudzeniowe i chciała z nim rozmawiać? Przypominacie sobie to? Nie wyszedł do niej na spotkanie. Nie powiedział, mama, mama, mama. Tak nie zrobił. Posłał człowieka i powiedział tak, spytaj się jej, kto jest matką moją i braćmi moimi. Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I nie wyszedł do matki. Taki Jezus. Taki Jezus. Niehumanistyczny, małorodzinny. Jakiś taki. Niepasujący do tych stajenek robionych na Boże Narodzenie. Taki nierodzinny. Mówi się Boże Narodzenie, święta rodzinne, a Jezus nierodzinny. Dziwne, ale to jest prawda. Prawda. Przychodzi do mnie kobieta, mówi, pastorze, co mam zrobić? Matka do mnie dzwoni codziennie, mówi i chce się dowiadywać, co u mnie. Ja mówię, zmień telefon, nie daj matce numeru. Mówię, nie rozumiem ciebie, ale to mama. Nikogo nie znasz według ciała. Tak. Zmień numer i nie daj matce. Zrealizuj prawdę. To jest zbyt ostre, pastorze. Odchodzę z kościoła. Idź. Idź w swój relatywizm. Z tobą nie zrobię przebudzenia. Z tobą nic nie zrobię. Ja kocham moją matkę i z nią mieszkam. Do tej pory ze mną i z moją żoną mieszka nasza matka, moja matka. Tylko wiecie co jest między mną a moją matką? To, co między każdym innym członkiem naszego kościoła. Rozumiecie to? Relacja między mną a moją matką jest taka sama, jak między każdym innym członkiem naszego kościoła. Ani na grosz nie jest inna. I kochamy się, jest wszystko w porządku. Jest możliwe? Jest możliwe. Co trzeba zrobić? Zmienić głowę. Święty Paweł o tym tłucze tyle listów. Zmień myślenie, zmień myślenie, zmień myślenie. Przestań myśleć relatywnie, nie podchodź do prawdy relatywnie, nie mów w ogóle, no tak, ale, nie mów ale jest od diabła, tak jest od Boga lub nie jest od Boga. Co innego jest od złego. Tak mówisz, ale, tak mi się wydaje, tak czuję, to jest to z piekła. Prawda to prawda. Prawda to prawda. A rozumiecie, o co chodzi z prawdą? Prawda jest niepodważalna. Z prawdą się nie dyskutuje. Prawdę się przyjmuje i koniec. Ludzie mówią, to jest prawo. Ja mówię, nie, to nie jest żadne prawo. Nie żyjemy pod prawem. Właśnie to jest łaska. To łaska. Niezasłużona przychylność Boga dla człowieka i Boża zdolność w nas, polegająca na tym, że uczy nas żyć i daje nam możliwości swoje. Oto łaska. Jeśli nie będziesz przestrzegał Bożych prawd, nie pójdziesz do piekła. Wiecie dlaczego? Bo narodzony z Bożego Ducha człowiek nie może pójść do piekła. Nie można utracić zbawienia. I to też jest prawda. I będę was też uczył, jak nie wiecie, jak ktoś z was tego jeszcze nie wie, to wam to pokażę. Ale jeżeli nie będziesz chodził w Bożych prawdach, to twoje życie na ziemi nie będzie niczym się różniło od losu ludzi z tego świata. Niczego nie osiągniesz na tej ziemi, a diabeł cię będzie dojeżdżał jak górą sukę. Rozumiesz, o co chodzi w temacie prawdy? Diabeł, ten pokonany, nędzny duch, będzie prowadził cię na smyczy. Będzie cię trzymał za twoje emocje, będzie cię trzymał za twoje toki myślowe, będzie cię trzymał za twoje decyzje, będzie cię trzymał za twoje różnego rodzaju przekonania, poglądy, koncepcje itd., ponieważ nie zmieniłeś ich na poziomie prawdy. To są takie uchwyty dla niego. Diabeł za to trzyma. Za takie rzeczy. Mnie diabeł nie może trzymać, bo ja się trzymam prawdy. Jak ja się trzymam prawdy, jak ja stoję na prawdzie, to diabeł, ja jestem nietykalny dla diabła. Ja już dawno nie pamiętam, kiedy miałem opresję jakieś. Ludzie mają opresję od diabła. A ja już nie pamiętam. Ja jestem nieatrakcyjny dla niego. Przestałem być atrakcyjny. Przestałem. Byłem pełen demonów. Byłem uwalniany od demonów, wypędzałem z siebie demony, żygałem, słuchajcie, w ogóle demonami. Był taki czas w moim życiu. Powychodziły, potem wracały, wychodziły, wracały, ja się umacniałem, coraz rzadziej wracały, coraz rzadziej, aż któregoś dnia, co? Przestały wracać. I zacząłem się budzić rano i mówić, wow, wszystko jest super, wszystko jest piękne. Zniknęły kompleksy. Niskie poczucie własnej wartości zniknęło. Spojrzałem w lustro, zobaczyłem, że jestem najwspanialszym facetem świata. Rozumiecie? Powiedziałem to w ogóle w pełnej miłości do Boga i do siebie samego. Powiedziałem, wow, nareszcie. Nikomu nic nie muszę udowadniać, nie muszę się spinać, demony do siebie. Dlaczego? Bo stanąłem na prawdzie. Prawda stała się gruntem. Zacząłem ją poznawać, a ona mnie wyswobodziła. Rozumiecie? Zacząłem studiować Jezusa. Wiecie, jak się Jezusa studiuje? Bierze się 4 Ewangelie, które mamy i się przygląda Jezusowi. Nie tylko się czyta o tym, jakie cuda robił, ale o wiele innych rzeczach się czyta. Czyta się, jak się zachowywał, jakie miał samopoczucie. Czy w ogóle wiecie o tym, że tylko samopoczucie Jezusa było dobre, a wszystkie inne są złe? Jeżeli nasze odczucia odchodzą od odczuć Jezusa, to my jesteśmy w błędzie, jesteśmy zaburzeni. Na przykład ludzie mówią tak, ja nikogo nie sądzę. Wow, mówię, to nie jest Boże. Bo Jezus cały czas takie rzeczy robi. Sądził sprawiedliwie. Ja nie sądzę. Ja mówię, a Jezus sądzi. A ty nie sądzisz. Jezus robił rozdzielenie prawdy od fałszu, a ty nie robisz. Ty mówisz, wszyscy razem, do jednej kupy, będziemy się tulić i będzie super. I Jezus taki nie był. Ty idziesz na układy z systemami religijnymi, Jezus nie szedł. jak nasi ludzie zaczęli wchodzić do kościołów katolickich i głosić Ewangelię, zaczęło się larą w Polsce. Co wy robicie? Ja mówię, ale z czym? Właśnie ludzie wchodzą na mszę i głoszą. Ja mówię, no, to co, że głoszą? No głoszą Ewangelię, no nie rozumiem. No Jezus wchodził do synagogi, w ogóle im głosi. No to nasi też wchodzą, nawet na Jasnogórę pojechali głosić. Jechali na Jasnogórę podczas programu telewizyjnego i głosili Chrystusa ukrzyżowanego. Przecież oni nie robili nikomu krzywdy. Przecież oni nie wyzywali nikogo, stanęli po prostu, Jezus żyje. On nie jest w ogóle obrazem, on nie jest figurą, on nie jest w ogóle tym chipsem, co tam jecie, w ogóle on jest żywy. A ochroniarze ich brali i wyprowadzali. Nie wolno mówić o Jezusie żywym tutaj. Tu się mówi o czymś innym. Ale Jezus robi te same rzeczy. Ktoś mówi, ja się nie gniewam na nikogo. Ja mówię, Jezus się gniewał. Jezus był zdrowy emocjonalnie. Wiecie, czym jest gniew? To jedyna prawidłowa reakcja na niesprawiedliwość. O tym ludzie ze świata wiedzą, a my chrześcijanie, no ludzie. Jezus, jak widział niesprawiedliwość, tak? To się gotował cały. A chrześcijanie chodzą, jakby im jaja wycięło. Szok. Tak chodzą. Jeden mój znajomy pastor wyjechał na Syberię, na tamte tereny głosić Chrystusa i wrócił po kilku latach. No, dawne dzieje. Ale ja go lubię, tego pastora. Mamy dobrą relację ze sobą. Wtedy było ich kilku. Było ich chyba tam 3 czy 4 kolegów. On wyjechał na misję na Syberię, a oni poszli na WST. Warszawskie Seminarium Teologiczne. Zostali porządnymi zielonoświątkowcami. I on wrócił z tej misji, spotkał się z nimi, no bo tam chcieli się spotkać, żeby ten. I któryś do niego mówi, i usiedli sobie razem. Jeden mówi, no to opowiedz, Mirku, jak było. A Mirek spojrzał, mówi, co to mówi, pedałem zostałeś? Co to w ogóle jest? Co się z tobą stało? Skończyłeś WST i to ci się stało? Zniewieściałeś? Po WST? Jak ty mówisz w ogóle? Rozumiecie, facet wrócił z misji. Przyprowadzał kupę ludzi do Jezusa. Żył w mrozach po 50 stopni. Wrócił, a oni w ogóle WST skończyli w tym czasie. Byli wykłuci w piśmie. Oni kuli pismo, kiedy Mirek przyprowadzał setki ludzi do Pana. Rozumiecie? Oni już byli wykastrowani tutaj. A Mirek wrócił z kolejnym diamentem do korony. To jest różnica między religią, tak, a systemem prawdy. To jest różnica. Prawda stawia cię ponad religią. Prawda czyni cię takim jak Jezus. Bo Jezus to prawda. To, co czynił, to, co myślał, to, jakie miał założenia. Rozumiecie? Ludzie się litują. Na przykład w Polsce jest taka mentalność pomagania bezdomnym. Jest taki nurt w Polsce, leci, pomagamy bezdomnym. I 80% w polskich kościołach oni się angażują, pomagamy bezdomnym. Bezdomnych jest 6% w Polsce. 6%. Posłuchajcie, 6%. Z czego 4% to są ściemniacze. Skąd ja to wiem? Przez 3 lata prowadziliśmy kościół dla bezdomnych. Rozumiecie? W ośrodku dla bezdomnych. Ja przez ponad 3 lata przeanalizowałem wszystkie sprawy z bezdomnością związane. Ja tam spałem w tym ośrodku dla bezdomnych, położyłem swoje życie, żeby im głosić Chrystusa. Rozumiecie? Bardzo rzadko w tym kraju, bo żyjemy w Europie, w Polsce, ktoś rzeczywiście jest bezdomny. Bo tutaj cholernie ciężko być bezdomnym w tym kraju. W tym kraju w ogóle ciężko jest nie mieć pracy. W tym kraju jest ciężko. Są takie osoby, ja to wiem. I trzeba się nimi zajmować. Ale 80% Kościoła zajmuje się 6% społeczeństwa plus 70 000 więźniów. To jest mistrzostwo świata. Kraj ma 40 milionów, a Kościół się skupia przede wszystkim na takich rzeczach. Pomagamy więźniom, pomagamy takim, pomagamy takim. Dlaczego nie idziemy do reszty społeczeństwa, tak jak szedł Jezus? Jezus nigdy nie podzielił społeczeństwa na kawałki. Nigdy, nigdy, nigdy nie wykazał humanistycznych skłonności. Nigdy. Traktował wszystkich tak samo. Realizował królewską zasadę, że Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma względu na osobę Bóg. Dla Boga nie jest istotną rzeczą, czy ktoś jest bezdomny, czy ktoś jest milionerem. To się nie patrzy w ten sposób. My jak głosimy na ulicach, podchodzą do nas bezdomni, macie zupę? Ja mówię, nie, nie mamy zupy. To co wy macie? Ja mówię, Ewangelię mam dla ciebie. Dlaczego zupę chcesz ode mnie? Daj mi się obrobić. Przyjmij Jezusa. Chodź do mnie do kościoła, rozumiesz? A w 3 miesiące postawię cię na nogi. Nie będziesz chodził i żebrał o zupę na ulicy. Zrobię ci robotę w życiu, jak Gesslerowa w knajpie. Przyjdź. Wezmę prawdę. Załaduję ci program. I polecisz z Chrystusem do przodu. Nie po zupę. Nie po zupę. Kiedyś taki jeden pastor mówi, jest taka opowieść chrześcijańska, która krąży w takich kuluarach, rozumiecie, no legenda tam, jak wiele tych legend, że tam sobie siedzą w ośrodku, jak znaczy w takim sierocińcu i tam nie mają co jeść i wszyscy siadają przy stole i teraz modlą się i mówią, Panie, Ty wiesz, że nie mamy co jeść i teraz puka ktoś do drzwi, otwiera i nam przynosi jedzenie. Ten pastor mówi, a ja się kiedyś do Boga pomodliłem, Panie, to ja chcę być tym, co Boga do tych drzwi całe życie. To ja chcę być tym, bo mnie na to stać. Ja jestem takim człowiekiem. Ja mam Chrystusa. Ja mogę ludziom nieść sukces. I prawda to nam pokazuje. Jezus każdego człowieka do tego prowadzi. Zobaczcie, co On zrobił. W każdej dziedzinie życia wykazał 100% posłuszeństwo prawdzie Bożej. To było inne, niż tamten świat chciał. On się zadawał z dziwnymi ludźmi. Zadawał się ze złodziejami, zadawał się z prostytutkami, on tam z nimi łaził, oni łazili z nim. Rozumiecie? On ich prowadzał ze sobą. W ogóle kobiety były na równym, miały taki sam status jak mężczyźni u niego. Jemu nie przeszkadzało w ogóle, że Joanna podbierała pieniądze swojemu mężowi i przynosiła Jezusowi. To w ogóle Jezusowi nie przeszkadzało. Rozumiecie? Że Joanna miała bezbożnego męża, waliła go w rogi i kasę mu znowu wynosiła. Jezus nie był moralny. W ogóle szok. Jemu to nie przeszkadzało. Zauważyliście takie rzeczy? On był inny. I to On jest prawdą. To Jego uczucia są prawdziwe. To Jego emocje prawdziwe. To Jego toki myślowe prawdziwe. I jeśli moje się od nich różnią, to znaczy, że ja jestem zaburzony i że ja muszę zmienić myślenie i ja muszę sięgnąć po prawdę. Ja się muszę dopasować. A w chrześcijaństwie jest nurt odwrotny. Dopasowujemy prawdę do nas. Jak nam pasuje, to nam pasuje. I czy pytasz mnie, czemu nie byłem w kościele? Bo Pan mi powiedział, że nie przychodził. Pan ci powiedział? Nie byłeś w niedzielę we wspólnocie, bo Pan ci powiedział? Ten sam Pan, który powiedział, że wspólnych spotkań nie opuszczać. Ten sam Pan, tak? No tak, ten sam Pan. To mówię, to ma schizofrenię. Taki schizofrenik. Ty wierzysz w schizofrenika. Bo ja takiego nie znam Boga. Nie znam takiego Boga. Nie znam Boga, który zastanawia się, czy się dziesięcinę płaci, czy się nie płaci. Czy się daje netto, czy się daje brutto. Nie znam takiego Boga. Wiecie, jakiego znam Boga? Wszystko dajcie mu. Znam takiego Boga. Sprzedaj, co masz i chodź za mną. Nie znam Boga humanisty. Znam Boga, który mówi tak. Przychodzi do niego człowiek i mówi, Panie, będę chodził z Tobą, tylko ojca pochowam. A on mówi, niech umarli chowają umarłych swoich, Ty chodź za mną. W ogóle nie liczy się z tym. Nie liczy się. Nie ma w nim kultury sakralnej. Widzicie to? Nie ma w nim kultury sakralnej. Nie interesuje go, że ojciec mu umarł. Mówi, to nie umarł. Ty chodź za mną, to się zajmujesz tym. No umarł. Ktoś mówi, co to jest? Ja mówię, Jezus. A Jezus to Bóg. Jezus jest Bogiem. Jezus to Bóg. Filip przychodzi i mówi, pokaż nam Ojca. Jezus patrzy spolitowanie i mówi, Filipie, tyle czasu jesteś ze mną i jeszcze nie widziałeś Ojca? Ojciec jest taki. Ja to Ojciec. Ojciec to ja. Chcesz się coś dowiedzieć o Bogu, dowiedz się o Jezusie. Chcesz się coś dowiedzieć o prawdzie, dowiedz się o Jezusie. Jezus jest prawdą. To znaczy, że Jezus jest prawdą. To oznacza właśnie. I kiedy jest realne działanie Ducha Świętego w człowieku, zaznaczam realne, to polega ono na tym, że człowiek zaczyna się zmieniać na wzór Jezusa. Realnie Duch Święty działa tak, że człowiek się zmienia na wzór Jezusa. Jeśli człowiek się nie zmienia na wzór Jezusa, to nie jest Duch Święty. Bo Duch Święty to Duch Jezusa. Jeśli ktoś się nie zmienia na wzór Jezusa, to znaczy, że to, co się w nim dzieje, to nie jest działanie Ducha Świętego. Ja się też musiałem upokorzyć przed tym. Ja miałem własną koncepcję. O, to jest takie, to jest takie, to jest takie. Nie, stop. Albo to jest takie, jak prezentował Jezus, albo to jest krzywe. I nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Nic. Rozumiecie? Prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Diabeł boi się prawdy, bo chrześcijanin, który staje w prawdzie, zaczyna go przenikać prawda, zaczyna ją stosować w życiu, to jest w ogóle ciało Boże. On zaczyna walić do diabła z grubej amunicji. Rozumiecie? Kiedy uczyliśmy ludzi odwagi, u nas w kościele, ja powiedziałem, w tym kościele nie będzie ani jednej zalęknionej osoby. Nikt. To nie będzie kościół, że ludzie się boją własnego cienia. Kiedy w czasie tego całego COVID-a ludzie wychodzili na ulicę, nasi głosili, przychodziła policja, ludzie stawali naprzeciwko nich i mówili, że w czym możemy pomóc. O co chodzi? Nie ma zgromadzeń. Ale to nie jest zgromadzenie. My głosimy Chrystusa. Głosimy Chrystusa. Chrystusa. Policjanci stali się patrzyli. My głosimy Chrystusa. A gdzie macie maseczki? Nasza liturgia nie pozwala na noszenie maseczek. Gdyż napisane z odkrytą twarzą będziesz głosił dzieła Pańskie. Oni stali się patrzyli. Nikt nie dostał nigdy mandatu. Nikt nie dostał napomnienia. Nikt nigdy. Na jedno z naszych spotkań wjechała policja, czarno się zrobiło w Poznaniu na naszym spotkaniu. Pukają do drzwi, ja otwieram drzwi i mówię, słucham. Państwo macie spotkanie? Ja mówię, tak, mamy spotkanie. Nie wolno mieć spotkań, ale to jest Kościół. A Kościół też nie może mieć spotkań. Ja mówię, to są wszystko kapłani. Jest napisane, że może być 5 na spotkaniach, to był taki najbardziej ostry czas, że może być tylko 5 osób na spotkaniach, ale nie jest napisane, ile kapłanów może być. A ten policjant patrzy, to znaczy, że to reszta to są wszystko kapłani? Ja mówię, tak. Kapłani. Pełniący funkcje liturgiczne. Ludzie uczyli się odwagi, uczyli się przeciwstawiać chorym rzeczom, tak jak to robił Jezus. Rozumiecie to? Brali przykład z Niego. Nie tylko na zasadach uzdrawiania, uwalniania czy czegokolwiek w tej dziedzinie. Ale każde zachowanie Jezusa zostało podciągnięte przez naszych nauczaniach pod prawdę. Jeżeli coś w twoim życiu nie współgra z koncepcjami Jezusa, z Jego myśleniem, z Jego odczuciami, to nie jest to prawda. I to coś będzie cię obciążać, a nie będzie cię wyswobadzać. Musisz być wykuty w tym, kim jest Jezus. Co zrobił Jezus dla ciebie? Co robi teraz? Co ty możesz zrobić w Jezusie? To musi być dla ciebie w ogóle fundamentalna sprawa. Często trzeba odrzucić różne nauki i tym się zająć. Zająć się tym. Taką rzeczą postawić sobie za cel. Boże, ja poznam wszystko, co jest związane z Jezusem. Ja to poznam. Poznanie, przyjaciele, to jest odkrywanie. Te słowo ginosko tutaj użyte, to jest odkrywać, zgłębiać, badać, doświadczać do tego stopnia, żeby dowiedzieć się, jakie jest sedno rzeczy. Poznać to nie jest przeczytać coś. To nie jest przeczytanie. Rzeczy trzeba zgłębić. Nad nimi trzeba siedzieć i się modlić. Trzeba wziąć jakiś fragment Pisma z jakąś prawdą Bożą, na przykład z taką prawdą, nie znamy nikogo według ciała, na przykład. I tą prawdę kuć do końca, aż ona przeniknie nasze w ogóle jestestwo. Aż staniemy przed swoją ciocią klocią, spojrzymy jej w oczy i będziemy naprawdę wiedzieć, że jej nie znamy. Rozumiecie? Ja mam kochaną żonę moją, z którą jestem po ślubie 15 lat, a więcej nawet, a od początku, bo ja to liczę od początku, to jesteśmy 27 lat, 7 miesięcy, 3 tygodnie i 5 dni. Jestem tyle z moją żoną. Mamy dwoje dzieci. Syna, który ma 23 lata i córkę, która ma 13 lat. I teraz posłuchajcie mnie. Nie znam ich według ciała. Wiecie, to znaczy, że oddałem moją rodzinę Bogu? To znaczy, że się rozstałem z tą rodziną w głębi mojego jestestwa. Czy kocham moją żonę? Kocham. Czy kocham moje dzieci? Kocham. Ale one nie są na pierwszym miejscu w moim życiu. Ja jestem rozerwany z tą rodziną. Rozumiecie? Rozerwany. Ta rodzina nigdy nie będzie ponad prawidłem Bożym. U nas w domu panują prawidła Boże. Nas definiuje prawda w życiu. Kochamy się, jesteśmy blisko siebie, w ogóle nie jesteśmy religijni. Nasz syn nawet jeszcze nie oddał życia Jezusowi, chociaż od dziecka jest w kościele, widział cuda, znaki i tak dalej. Natomiast nigdy go nie pchaliśmy w religię, nie chcieliśmy, żeby on religijnie coś zrobił. Nigdy. Jest wspaniałym człowiekiem, jakbyście go nie wiedzieli, że on jest nienawrócony i byście z nim rozmawiali, to byście uważali, że jest zbawionym człowiekiem. Rozumiecie? Biblia w jednym palcu, w ogóle wiesz, od dziecka w kościele, nie? Ale on się nie spotkał z Bogiem jeszcze. Ale kiedyś jak go wysłaliśmy na obóz chrześcijański, to po kilku dniach tego obozu Wiktor wszedł do sali, gdzie byli wszyscy, zamknął drzwi i powiedział, chcę wam coś powiedzieć. Tam było, no, dużo tej młodzieży. I powiedział tak, na tym obozie wszyscy uważali się, mówili, że są zbawieni. Ta młodzież, rozumiecie, z domów chrześcijańskich. A Wiktor jeden był, co był niezbawiony. I on powiedział tak, wy jesteście wierzący? On się przyglądał na ich życie przez kilka dni. Moi rodzice są wierzący. Ale wy, ja nie wiem, jacy wy jesteście. Rozumiecie? Prawda, ona jest gruntem w życiu naszego syna. I kiedy on spotka się z Jezusem, a to jest spotkanie jest związane tylko z jedną rzeczą, z tym, że zdecyduje, że chce umrzeć dla samego siebie, to on będzie w ogóle tytanem wiary. Wiecie, jeździ samochodami ciężarowymi, jeździ na tirach i robi sobie tatuaże. I na plecach, wiecie, jaki tatuaż sobie teraz robi? Wieczerzę Pańską Matejki. Bo on wie, po której stronie jest siła. Bo on tą siłę zobaczył w naszym życiu. On zobaczył realną moc i funkcjonowanie w prawdzie. On widział, jak działają dary duchowe, nie w dziwnych konfiguracjach, tylko w naszej codzienności. Zobaczył prawdę w akcji. I mimo, że jeszcze nie spotkał się z Jezusem, to ta prawda już zbudowała w pewnym sensie kręgosłup jego duszy. Ona ma taką siłę, ta prawda. Jeżeli zależy nam na tym, żeby system nas nie ogarnął, żebyśmy nie płynęli jak zdechłe ryby z prądem, to musimy stać się miłośnikami prawdy. Musimy ją dogłębnie zbadać. Musimy pójść z nią głęboko, myśleć o niej. Chrześcijanie biorą, czytają Biblię, przeczytają, usiądzie, przeczyta w ogóle pół Ewangelii. Tak jak ja, wiecie, ja nagrywam masę różnego rodzaju nauczeń i przychodzą do mnie ludzie i mówią tak: Artur, wczoraj przesłuchałem wszystkie fundamenty wiary, mówi twoje, ale czad. Ja mówię, że ty jesteś nienormalny. Wziąłeś, przesłuchałeś w ciągu dnia fundamenty wiary, 14 w ogóle głębokich nauczek i tu uważasz, że ja już to przyjąłem do serca. Ja mówię, co ty przyjąłeś do serca, co ty gadasz za bzdury, jak ty do jakiego serca to przyjąłeś? Jak można przyjąć w ogóle 14 w ogóle godzin w ciągu jednego dnia do serca? To się patrzy na mnie. Ja mówię, tu nie chodzi o wiedzę, którą ty masz. Ty musisz to przeżyć, ty musisz to zgryźć, zjeść. Tak jak Bóg powiedział do Ezechiela przez anioła. Masz tu książeczkę i je. Potem to powtórzył do Jana. Musisz ją zjeść, strawić. Gorzka będzie w twoim wnętrzu. Gorzka będzie. Bo to jest trudne. Bo te rzeczy, o których ja mówię, są trudne. One są gorzkie w wnętrzu. Gorzkie. Ale co to spowoduje? Siłę. Wiecie, ja jestem sportowcem. Jestem na diecie. W tej chwili przygotowuję się od poniedziałku do cyklu na budowanie siły i masy mięśniowej i specjalnie rozpycham swój żołądek, żeby móc przyjmować więcej pokarmu. Tylko ja w ogóle nie jem pokarmu jakiegokolwiek. Ja jem bardzo konkretne jedzenie. Rozumiecie? Zbilansowaną w ogóle dietę białkową w ogóle przyjmuję. Co kilka godzin jem. I co ja robię? Systematycznie wprowadzam do mojego organizmu, tak, określone dawki określonego produktu. Tak się robi z prawdą Bożą. Bierze się to i się to zgłębia, czyta się to, myśli się o tym, rozważa się, modli się, bierze się taki werset, nikogo nie znamy według ciała, następnie się siada i się modli pół godziny w innych językach w tej sprawie. Rozumiesz? I okazuje się, że w ogóle po tygodniu takiej orki ty faktycznie nie znasz nikogo według ciała. Faktycznie. Faktycznie zdanie twojej mamy, twojego taty, rozumiesz, nie jest ważniejsze niż zdanie w ogóle, które mówi Bóg. Faktycznie potrafisz powiedzieć, no mamusiu, ja nie mam 12 lat, tylko ja mam 34. Nie możesz mi mówić, jak mam wychowywać dzieci. Nie możesz mi mówić, jak mam żyć. Bo opuściłem cię, czy opuściłam cię, mamusiu. I pojęłam męża swego, czy pojęłam żonę swoją. I z nim jestem złączony, czy też z nią, a nie z tobą. Nie jesteś ze mną już złączona. Nie, nie jestem, mamusiu. W ogóle nie jestem z tobą złączona. I to jest prawda. I to zaczyna cię wyswobadać, zaczyna cię wyprowadzać na wolność. Żeby prawda była przez ciebie poznawana, musisz mieć głęboką, intymną relację z Bogiem, a więc tu się kłania głębokie życie modlitewne. Nie okazjonalne, tylko głębokie życie modlitewne. O tym też będziemy się uczyć. Życie modlitewne jest stylem życia. Stylem życia. To nie jest powiedzenie Bogu na dzień dobry Boże, a na wieczór do widzenia Boże. To nie jest też od czasu do czasu pomodlenie się innymi językami, czy poskakanie, poklaskanie w kościele. To nie jest modlitwa. Modlitwa to jest życie, oddech. To jest greckie słowo prosechomai. Ono oznacza skierowanie na. I tam nie ma na co. Słowo modlić się oznacza być skierowanym na coś. Ukierunkowanym na coś. Jak się uczyłem modlić, dokładnie podkreślam słowo uczyłem, to wstawałem w nocy przez rok na przykład. Nastawiałem sobie budzik na 3:00, modliłem się od 3:00 do 4:00, rozumiecie? Od 4:00 się kładłem spać, rano wstawałem, szedłem do pracy. I tak przez rok utwierdziłem się w pewnych rzeczach. Ugruntowałem. Modlitwa stała się moim oddechem. A dzisiaj chrześcijanie mówią, wiesz, no jakby nie chciało mi się dzisiaj modlić. Jak chciało ci się oddychać? Jak ty to oddychasz? Masz takie chcenie, pragnienie, prowadzenie pańskie, przekonanie wewnętrzne, co masz? Anioł ci mówi, czy po prostu oddychasz? Mów ty. Powiedz mu. Weź się mu. No weź się mu. Wstajesz o 6, wstań o 5, módl się. Ale to jest prawo. Mówi, módl się. Nie klęć. Módl się. Tak jak oddychasz. Zobaczysz, to ci się będzie działo z życiem. Trenowałem przez lata kiokusinkami. Taki styl karate. Moim takim mistrzem, idolem moim był Oyama, taki karateka. Ten człowiek mnie fascynował. Wiecie czemu? Mimo że to nie był wierzący człowiek. Fascynowało mnie jego podejście do jakiejś konkretnej filozofii. Jak on sobie coś postawił za cel, to on to realizował. On jak chciał rozwalić kamień, to siedział przy tym kamieniu parę tygodni. Myślał o tym kamieniu, rozważał ten kamień, rozumiecie o co chodzi? Potem delikatnie go uderzał, potem mocniej go uderzał, rozumiecie? A to szedł do takiego miejsca, że był w stanie uderzyć w ten kamień, a ten kamień pękał. Oyama, poczytajcie sobie w internecie. Człowiek skupiony na celu. Modlitwa to jest życie bycia skupionym na celu. Bóg jest osobą. Prawda, którą jest Jezus Chrystus, ona mocno będzie przenikała nas, kiedy będziemy prowadzić życie modlitewne. Dlaczego robię to jako pierwsze nauczanie? Dlatego, że chcę was zarazić tematem prawdy. Nie chcę, aby ona była dla was czymś słabszym. To jest podstawa podstaw, tak to nazwijmy. Jeżeli w swojej głowie przemienimy myślenie na to, że prawda musi zająć cały nasz umysł, a reszta musi zostać wywalona, to zaczniemy to robić krok po kroku, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. To się nie stanie jednego dnia, to jest nieprawda. Będziemy się uczyć tego, ale najpierw musimy chcieć. Moja prośba to jest to, żebyście zechcieli poznawać prawdę. Może dużo się nauczyłeś w swoim życiu chrześcijańskim. Może mówisz, kurczę, przecież ja już jestem tak długo nawrócony. Nic nie szkodzi. Do nas często jak przychodzą ludzie do kościoła tam, do Warszawy, i na przykład przychodzą i mówią, pastorze, tutaj chciałbym być w służbie w takiej, ja mówię, dobrze. Jak długo jesteś z nami? No jestem tam tydzień. A gdzie byłeś wcześniej? No byłem tam, służyłem, i to robiłem, i tu latałem, i tu chrzciłem, tam w ogóle głosiłem, tam robiłem. Ja mówię, dobrze. Zapomnij o wszystkim, czego się nauczyłeś. Jak to? Ja mówię, no zapomnij. W ogóle zapomnij. Najpierw stworzymy profil prawdy u ciebie. Potem zobaczymy, co pasuje z tej prawdy, do tej prawdy z twojego doświadczenia poprzedniego, a resztę odrzucimy. Zostawisz tylko to, co pasuje do tej prawdy. No i oczywiście ci, którzy chcą tak zrobić, to tak robią. I faktycznie potem w ogóle idą jak przecinaki do przodu. Dlatego to jest moja wielka prośba. Jeżeli chcecie realnie doświadczyć coraz więcej Boga w swoim życiu, tak to nazwę roboczo, na potrzeby tego wykładu, to prawda się musi stać waszym konikiem. I dlatego Jezus mówi, prawdziwie uczniami moimi będziecie, w tym momencie dopiero, prawdziwie, czyli znacie w ogóle dalszą historię tego fragmentu, którym zacząłem. Oni odwrócili się od Niego, za chwileczkę Go nawyzywali. Oni tego nie chcieli. Jak to? Naszym ojcem jest Abraham, rozumiesz? Tak krzyczeli. A on im powiedział prosto, że oni nie chcieli tego zrozumieć. Jakby nie chcieli przyjąć, że oni muszą zmienić myślenie. Dogłębnie w temacie prawdy. Prawda nie może być relatywna. Ona nie może być. Nie może być. Rozumiecie? To jest moja prośba na dzień dobry.